tutaj pada polecenie. Proszę skręcić w lewo na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Pierwsza zmiana pasa nieoznaczonego, kierunkowskaz. Przytulamy się do osi jezdni. Wyłączamy i jedziemy w lewo. Musimy pamiętać, że nie możemy wjeżdżać na skrzyżowanie, jeżeli nie mamy możliwości zjazdu z niego. Więc jeżeli przed nami jedno auto wjechało na to skrzyżowanie, my już nie możemy wjechać, dopóki nie opuściło. Oczywiście inni za nami nie zawsze będą to rozumieli. Zdarzy się panu, że zostanie pan obtrąbiony, niemniej jednak podczas egzaminu tylko my jedziemy zgodnie z przepisami. Dodatkowo utrudnieniem może być to, że stojące przed panem auto może nic nie sygnalizować i dopiero wjeżdżając na środek skrzyżowania włączy kierunkowskaz, a wtedy my się władujemy za nim i możemy nie zjechać do zmiany świateł. W takim wypadku najlepiej, jeżeli stoimy za jakimś autem, które nie jest nauką jazdy i egzaminem, zaciągnąć sobie hamulec ręczny i tak opóźnić ruszanie, żebyśmy już wiedzieli, czy on jedzie na wprost, czy skręca w lewo. Miałem taki kilka przypadków podczas nauki jazdy, jeżeli miałem podczas nauki jazdy, to i może się zdarzyć podczas egzaminu i na to trzeba zwracać uwagę. Tutaj skręcając w lewo nie możemy przekroczyć, ustawiając się do skrętu w lewo, nie możemy przekroczyć linii krawędziowej tej jezdni sprzeciwka, żeby nie doszło do tego, że my im uniemożliwimy jazdę na wprost. O, i tutaj zatrzymujemy się, pozwalając, żeby lewy pas był wolny. I możemy sobie powoli ruszać. Jedziemy. I kręcimy, i trzeba uważać, żeby się zmieścić tu. Linie te, które wyznaczają oś jezdni, są jednostronnie przekraczalne, więc możemy sobie bezkarnie po nich przejechać.